Słyszałem kiedyś historię o pewnej niemieckiej rodzinie, która otrzymała od znajomych z Polski kartkę świąteczną na Boże Narodzenie. Kartka była zapakowana w piękną kopertę i wysłana pocztą. Kiedy Niemcy otworzyli ten piękny list, zdębieli. Okazało się, że w środku była komunia święta, hostia. Tak przynajmniej zinterpretowali kawałek opłatka, który Polacy włożyli do środka. No cóż, sytuację patową rozwiązał dopiero miejscowy proboszcz, który przypadkiem także był z Polski. Wyjaśnił, że nie chodzi o komunię, tylko o zwykły opłatek, tradycję bożonarodzeniową rodem z Polski. No właśnie, nasze święta, uroczystości obrosły wieloma różnego rodzaju tradycjami i my z nimi żyjemy, zostaliśmy w nich wychowani. Nikt nie musi nam tłumaczyć, co oznacza sianko pod obrusem, puste nakrycie dla wędrowca przy wigilijnym stole, co oznacza 12 potraw na stole, opłatek, którym się dzielimy. Ale dla osób postronnych ta symbolika nie musi być czytelna. Oni domagają się wyjaśnienia. Coś podobnego ma miejsce w dzisiejszej Ewangelii. Słyszymy tam Jana Chrzciciela, który mówi do swoich ziomków właśnie w kluczu pewnej wrażliwości, retoryki, pewnych tradycji, które oni znają i które dla nich brzmią bardzo familiarnie. Podczas gdy my, jako ludzie z zupełnie innego kręgu kulturowego, musimy dociekać, co też miał Jan na myśli, mówiąc: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. No właśnie, wytłumaczenie tego fragmentu, bo na nim chciałbym się dzisiaj skupić. Po pierwsze, kiedy Jan powiedział o Jezusie baranek, to mogło rodzić różne skojarzenia. Baranek to zwierzę, które kojarzy się głównie chyba z ofiarą, z kultem ofiarniczym, który był sprawowany w Izraelu. Codziennie dwukrotnie, przed południem i po południu, na wzgórzu świątynnym, przy świątyni składano baranka w ofierze w przebłaganiu za grzechy całego narodu. Baranek to również kluczowy wątek, gdy chodzi o święta paschalne, święta Wielkiej Nocy. Kiedy Izraelici wychodzili z domu niewoli z Egiptu, to otrzymali nakaz, by spożyć baranka, by jego krwią pomazać odrzwia. W ten sposób nie wszedł do środka anioł śmierci, nie dokonał spustoszenia, ale też i mięsem tego baranka pożywieni Izraelici szli ku nowemu życiu, ku zupełnie nowemu rozdziałowi w historii swojego narodu. Można powiedzieć, że śmierć tego baranka dała początek życiu tej właśnie wspólnoty, która wychodziła z Egiptu. Ale baranek to także wątek, który pojawia się w okolicach pierwszego dzisiejszego czytania. Tam słyszymy o postaci, którą teologowie nazywają sługą Jahwe. Prorok Izajasz mówi tam kilka razy o tak zwanym słudze Jahwe, który raz jest pojedynczą postacią, raz całym narodem, ale za każdym razem ma cechy takiego kogoś, kto musi dużo wycierpieć właśnie za cały naród, jak się dzisiaj okazuje w tym dzisiejszym czytaniu, za wszystkie narody, po to, by Bóg mógł ze swoim zbawieniem dotrzeć także na krańce ziemi. No właśnie, ten sługa Jahwe, jakkolwiek byłby on, kimkolwiek byłby, czy jest to pojedyncza postać, czy cały naród, czy właśnie ktoś, kto przypomina sobą baranka, ofiarę, która zostanie złożona, to cały ten obraz, to proroctwo takie wielowymiarowe, mieniące się różnymi barwami, miało się zrealizować w Jezusie Chrystusie. Tak uważamy my, chrześcijanie, od początku istnienia Kościoła. Pan Jezus jest tą ofiarą, tym barankiem, która zostanie złożona w imieniu albo za nie tylko naród wybrany, ale i wszystkich ludzi na ziemi. Więc jest to, Jezus jest barankiem, ale i barankiem Bożym, dla podkreślenia, że to nie człowiek przeprowadza tutaj tą ofiarę, którą baranek się stanie, ale sam Bóg. Wobec tego jest to doskonała ofiara, jak się później dowiemy. Jezus, umierając na krzyżu za nas, jako ten właśnie baranek paschalny, on złożył raz na zawsze jedną ofiarę, która wystarczy za wszystkie, o których można by pomyśleć, za wszystkie, które można by składać do końca świata. Jego ofiara, jako Boga człowieka, wystarczyła za wszystkie inne. Zatem jest to baranek Boży, nie człowieczy, nie ludzki, doskonała ofiara, która
która to ofiara gładzi grzechy świata. Gładzi grzechy, czyli unicestwia cały ten balast, który związany jest z konsekwencjami złego wyboru. W świecie biblijnym grzech to jest jakby taki jest obraz. Idziemy właściwą drogą, nagle schodzimy na manowce i to jest właśnie obraz grzechu. Czyli nie podążamy już do celu właściwą drogą, tylko gdzieś błąkamy się i nawet jeśli początkowo było fajnie, to ostatecznie jesteśmy cali, zapętleni. Przywiera do nas pewien balast, którego nie jesteśmy w stanie się pozbyć. Nawrócenie to jest właśnie powrót na właściwą drogę. Ale grzech przywiera do człowieka tak, że on sam nie jest w stanie się go pozbyć. Potrzebuje kogoś silniejszego od niego samego, od siebie znaczy, i od tego grzechu. I kto nim jest? To jest właśnie Jezus Chrystus, który swoją ofiarą potrafi uwolnić z największego balastu, jaki grzech może do nas, nam, że tak powiem, przywlec. No i na zakończenie tego zdania to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, a więc nie jest on posłany tylko do Żydów, nie tylko Żydom wyświadczy taką przysługę, którzy zechcą w niego uwierzyć, ale i wszystkim narodom. Świat to, w skrócie mówiąc, ludzie, ale nie tylko ludzie wywodzący się z jednego wybranego narodu, ale i inni, inne nacje. My też jesteśmy tego beneficjentami. Kochani, drugie czytanie to jest list świętego Pawła do Koryntian, pierwszy list. List, początek jego, w którym Paweł zaznacza kilka razy, pojawia się tam słowo święty, uświęcić, poświęcić. Z tym słowem święty jest sporo nieporozumień, bo ono się kojarzy z taką moralną nieskazitelnością, dlatego wielu z nas powie, święty to ja nie jestem. To prawda, każdy z nas ma za uszami i do moralnej nieskazitelności na pewno jeszcze daleko, ale tutaj chodzi o zupełnie coś innego. W kluczu Starego Testamentu święty oznacza wybrany, wyjęty spośród innych i złączony relacją, przeznaczony do relacji, dedykowany Panu Bogu. I dokładnie mówi o tym święty Paweł w tym swoim liście do Koryntian, że taką godność noszą w sobie właśnie jego adresaci. Są wyjęci spośród innych, nie mają się przez to czuć lepszymi, ale zostali przeznaczeni do wyłącznej i wyjątkowej relacji z samym Bogiem. No właśnie, z dalszej lektury listu okaże się, że moralnie nieskazitelni to oni bynajmniej nie są, ale przynajmniej powinni się takimi stawać. To jest proces pewien. W chrześcijaństwie nie chodzi tak o moralną doskonałość. Tak jak w każdej relacji zdarzają się potknięcia, ale chodzi o to, żeby te relacje z naszym Panem pogłębiać. I to jest też od razu przesłanie podstawowe wynikające z tego początku listu Pawłowego do Koryntian. Gdy chodzi o zdanie, o którym wspomniałem na początku, które Jan wypowiada nad Jordanem względem Pana Jezusa, tak żeby jego ziomkowie słyszeli, to jest to zdanie, które jest nam znane, nieprawdaż? W czasie każdej Eucharystii ksiądz ukazuje nam hostię i mówi słowa właśnie Jana, przynajmniej w połowie tego drugiego zdania. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata i potem błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Ilekroć siedzimy w ławkach, patrzymy na podniesioną hostię i właśnie słyszymy te słowa, no to cóż, przypomnijmy sobie to niesamowite bogactwo, którym jest Jezus, który sobą prezentuje właśnie taką niezmierzoną paletę różnego rodzaju dóbr, a wśród nich może najważniejsza ta, która uwalnia nas od grzechu. Najpierw we chrzcie zostaliśmy uwolnieni od grzechu pierworodnego, a potem każdego dnia Jezus jest w stanie nas uwolnić od tego balastu, który nosimy, ciągniemy za sobą albo którego nie jesteśmy w stanie zrzucić. Taki jest nasz Pan. Jemu nie zależy na tym, żebyśmy cierpieli niepotrzebnie, bezsensownie, żebyśmy nosili, ciągnęli za sobą jakiś dziwny bagaż, ale żebyśmy byli od tego wolni. I On nam może tę wolność dać. Zatem nie ma takiego grzechu, którego Jezus nie mógłby odpuścić. Nie ma takiego kłopotu, z którego nie mógłby nas wybawić. To jest wielka radość. Wobec tego w kluczu dzisiejszych czytań uwielbiajmy naszego Pana, któremu zależy jak nikomu na tym, żebyśmy byli radośni i szczęśliwi. Ksiądz Dariusz Iwański.